Jo, cześć siemanko, z tej strony Kebus. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o skrzyni ukąszenia węża. Tss. Ale dobre to było. To dobra, zapraszam Was na stronę Skins manki, serdecznie, bo tutaj z moim kodem, czyli z kodem KEBUS. Darmowe 5 dolków przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu 35%. Także spore bonusiki wbijajcie na stronkę. Masa skinów do wymiany, Link w opisie. I może za te 14 dolarków coś tam będę jakiś konkursik mienił, co mi zostało, także stay tuned. Eee, a my przychodzimy do skrzyni ukąszenia węża, bo mam wrażenie, że ta skrzynia została troszeczkę zapomniana. Że generalnie ona po tym wielkim był, boom, eee, czekajcie, CSGO drop Pool cases, to tam na databasie chyba to jest, tak jest. Eee, I sobie wejdziemy. Eee, no to jak sobie zobaczymy, to skrzynia ukąszenia węża eee, wyleciała z puli prime dropów, no i stała się tą ekskluzywną skrzynią w puli dropów, jeżeli chodzi o skrzynki, czyli około 1% na wydropienie z dropu takiej skrzynki, no mało, generalnie mało, wiadomo, supply diametralnie w dół, wina do dołu. No i teraz wszyscy jesteśmy skupieni na skrzyni załamania. Wiadomo, ja sam mam jej dużo kupionej. No a co ze skrzynią ukończenia węża, bo na ten moment jest ona tańsza od skrzyni załamania. A jej już w puli, jak wiemy, nie ma. Także pod względem z perspektywy długoterminowej ta skrzynia rzeczywiście ma dobry sens. W sensie ma po prostu, widzę jej przyszłość, jeżeli chodzi o perspektywę długoterminową. Bo jak zbliżymy się, weźmiemy pod lupę wykres tej skrzyni, to zobaczymy, że mogliśmy jeszcze ją w tym przedziale, że tak powiem, miesiąca, czyli w sierpniu. Z wykresu, oczywiście, przedziale, e, kupić za 77 groszy, no bo jest to mediana. E, no to można sobie pomyśleć, że w sumie można na tym było zrobić niezłego flipa. E, wiadomo, na większej ilości, ale to są skrzynie. Dlatego za to kocham skrzynie, bo skrzynie wschodzą w każdym momencie w dużych ilościach. I tutaj nie trzeba kminić. Nad tym, czy skrzynia się sprzeda, czy nie, bo to jest pewnik. To jest pewność, że ta skrzynia się sprzeda, bo po prostu jest na nią zapotrzebowanie na rynku. Każdy chce skrzynkę, bo każdy chce otworzyć skrzynkę. Bardzo prosta logika. Tak, łopatologicznie logicznie to tłumacząc. W każdym razie, skrzynka rzeczywiście ma potencjał na długoterminówkę. Aczkolwiek, no, złotówka to jest trochę zawyżona cena, moim zdaniem, jak za tą skrzynię. E, dlatego wejdziemy sobie na przeglądarkę. I na przeglądarce wam coś pokażę. Na przeglądarce wam coś pokażę, tylko sobie zrefreszuję, żeby mi się załadowała ta skrzynia, proszę bardzo. I wchodzimy sobie w schodki bajorderów. No i już widzimy, że pierwszy schodek jest na 097, bo to jest prawie 10 koła. I następny jest dopiero na 93. Więc zlecenie Bajorderów po 94 grosze nie jest złym pomysłem. Aczkolwiek ja bym jeszcze chwilę poczekał, bo tu nie ma jakichś mega dużych. Kloców, jeżeli chodzi o bajordery, największym z tych wszystkich jest to 14 na 93 groszach. Ale jeżeli to upadnie, to schodzimy na pułap 80 groszy. A za 80 groszy dorwać taką skrzynię, już by było dobrze. Już bym był zadowolony, za 80 groszy kupić taką skrzynię. Także macie dwie opcje: albo czekacie, aż te bariery spadną, albo po prostu kolejkujecie sobie na przykład za 94 grosze. Wybór należy do Was. Z tym Was zostawiam. Trzymajcie się. Yo.